przede wszystkim myślę, że słaba druga połowa. Nie wytrzymaliśmy chyba psychicznie, zabrakło. Na pewno zabrakło doświadczenia, to było widać, bo w pierwszej połowie serca do walki starczało, a w drugiej połowie zabrakło doświadczenia na pozycji, przede wszystkim na pozycji numer jeden. Straciliśmy troszeczkę piłek i wynik poszedł szybko w dół i nie mogliśmy tego opanować. Graliśmy z zespołem lepszym, który ma w swoich szeregach kilku naprawdę bardzo doświadczonych graczy ligowych i to było dzisiaj widać. Że takie ciekawe zjawisko można było obserwować na pana ławce. Wygrywaliście 20-25, a pan ciągle chodził nie do końca szczęśliwy, tak to można powiedzieć. Tak, bo mamy nowy zespół, dużo zawodników jest młodych. W dzisiejszym spotkaniu nie ma dwóch kontuzjowanych. Wojtka Kusa, który ma złamany nos, i Szepczyńskiego, który jest też po zabiegu nosa złamanego. I na tych 10 graczy, 5 jest graczy młodzieżowych. I tutaj no, oni muszą się nauczyć pewnego profesjonalizmu. Dlatego między innymi, bo nie jedziemy na wycieczkę. To nie jest, mając jakieś tam aspiracje sportowe, to my musimy podchodzić do naszego zawodu w sposób profesjonalny. Musimy się po prostu szanować. No nie można przyjechać, zobaczyć, a tu nie ma Kujawy, tego i tamtego i tak dalej, i tak dalej. Zespół słabszy w pierwszej rundzie przegrał 100-65, to znaczy, że się położą i tak dalej, i tak dalej. Bo to my nie szanujemy przeciwnika. No i stąd może to, że cały czas byłem niezadowolony.